Ciekawostki do poziomu Monkey Monastery. Wygląd małp bardzo mocno przypomina oryginalny wygląd Agenta 9. Sztuczna inteligencja słoni jest taka sama jak w Spyro 3 Year of the Dragon. Elegancko. Super, super. Option save. Zapisujemy sobie. Tak w razie co, żeby nie było potem przypału. Ej, super, dobra. Skoro tu mamy zrobione 100%, to możemy lecieć dalej. Następny poziom to był ten, gdzie potrzebowaliśmy 55 tych ważek u tego złodziejaszka jednego. Więc zaczniemy sobie ten poziom w takim razie. Mamy już więcej niż tam chciał. No. Dawaj. You did it! Wow! You even shiftier than me! That's enough magic to make this car fly up and away! Hop aboard! Może jak się uda, to nawet ten poziom uda nam się jeszcze ukończyć na 100% dzisiaj, to wtedy nam dwa poziomy zostaną, te takie turbo długie i potem ripto i wtedy koniec gry! O kurde. Ciekawostki do poziomu Thief's Den. Oryginalnie czarodzieje mieli wywracać poziom do góry nogami, dzięki swoim czarom. Czarodzieje i Riptoki wydają te same odgłosy co słonie z poziomu Frozen Altars ze Spyro 3. Myślałem przez chwilę, że gra się zbugowała, ponieważ tak nagle stanął ten Spyro lecący sobie tym dywanem, na dywanie. Tak, ten poziom też ma bardzo fajny soundtrack, jest też fajny graficznie i tak dalej, natomiast czy będzie dobry pod względem framerate'u, to się jeszcze okaże. Fajny księżyc w ogóle w tle. Mam nadzieję, że to nie jest żaden creepy księżyc, bo wczoraj oglądałem sobie tego, Piofila. I on tam wypowiadał się jakiś czas temu, zrobił materiał odnośnie Minecrafta i tam takiej pasty, żeby nie patrzeć na księżyc, coś takiego. No to było jedno coś z Iceberg... Uuu! Swoją drogą, zaraz wam powiem. The Riptalk Wizards have turned our treasure into monsters. Can you do anything to help us? Ripto zaczarował klejnoty. Widzicie to? Klejnoty mają teraz, kurde, nogi. Zasrane klejnoty. Więc ta nie dość, że będziemy musieli je szukać, to jeszcze będziemy musieli je tutaj płomieniem atakować, no nie? Ale z tym poziomem chyba, no pamiętam, że ten poziom sprawiał mi mocny, a nawet nie mocny, a no problem mi sprawiał, no co ja tu mogę więcej powiedzieć? No, wypierdzielaj! Dobra, nieważne, nie będę tutaj z nim pajacował, bo i tak go nie pokonam. I tak go nie pokonam. O, widzicie, nawet nie tylko ten. Nie tylko klejnoty, ale widzę, że tutaj też wazy mają nogi z jakiegoś powodu. Nie mogę go nawet unicestwić. Ten soundtrack ma trochę taki vibe delikatny Spyro 1. W mojej opinii. W mojej opinii, a nie w mojej opinii. Co to kurwa, ja gadam po polsku czy po polskiemu?
Ja tu nic nie widzę. Tu jestem ślepy. Jak? Nie! Tam był czerwony klejnot! Na dół, kurde. Już. Mnie tu smoku jeden. Na dół. W ogóle ile żeśmy zebrali tych klejnotów? Zacznijmy od tego. Aha! 68. Dobra. Okej. Okej. No to zostało nam, nie licząc tego, to dwa poziomy już do końca gry. Zbliżamy się, jesteśmy coraz bliżej. Mam nadzieję, że moja PS2 wytrzyma do tego czasu. Znaczy wiecie, tak mówię bardzo trochę na zaś, bo wiecie, moja PS2 już trochę lat ma, a nie chciałbym, żeby się okazało, że w trakcie nagrywania finału coś by się stało i by wszystko szlak jasny trafił. Wtedy byłoby bardzo źle. Oj, bardzo byłoby źle. Tak byłoby źle, że aż przepotężnie źle byłoby. Ale niepokoi mnie bardziej fakt, że tu żadnej ważek nie ma. No żadnej ważki nie ma tutaj. Trochę mnie to niepokoi. Nawet bardzo mnie to niepokoi. Lecimy dalej. Jeszcze wyżej, jeszcze wyżej, jeszcze musisz. Oj. Dawaj. Zasrany diament. Klejnot, jaki diament? Czemu ja tu z diamentami mylę? Kurwa. Tutaj coś jest, widzicie? Ha! Sztuczna ściana. Ja już widziałem od razu, że coś jest nie tak z tą ścianą, widzicie? Patrzcie, jaki kurde dobry ze mnie agent. No więc tu mamy minigierkę, którą wypadałoby ogarnąć. I tak też zrobimy. Ile klejnotów? 157. Okej. No to zobaczymy, co to za minigiera będzie. The Wizard Riptoc has captured a dragonfly. Use your lightning breath to activate all the triggers and lower the wizard's tower. Enter the wizard's platform maze. Czemu OBS dzisiaj ma takie problemy? Co on odpierdala? Do chuja? A, mamy podobną minigierkę do... Już nie pamiętam, w którym poziomie była podobna, ale... No wiecie... Tam chyba na farmie, no? Ten poziom na farmie. Bardzo podobna minigierka.
To, że ja tutaj doleciałem, to trochę było na farcie, powiem wam szczerze. Nie będę tego ukrywał, ponieważ ja nie jestem jakiś taki, kurde, pros w tę gierkę. Więc dlatego oznajmiam wam, że to było bardzo na farcie. Teraz tu będę musiał skakać do tych. Jezu, kamera! Kamera! O, teraz skok. Elegancko. I teraz możemy skakać. Zium, zium, zium. Zium, zium, zium. Zium. To musimy chyba polecieć tutaj, no. Dokładnie. Jezu, no, Spyro. No nie gad... A, Jezu, dobra. Myślałem, że na dole coś zostawiłem, ale bym się wkurwił. Dobra. Nara, szmaciarzu. You made it to the wizard. Hey, it's Morpheus. Morpheus. Wanna try the platform puzzle again? Come back anytime. Nara, nie mam zamiaru tutaj dłużej być. Swoją drogą, śmieszy mnie trochę koncepcja pomagania złodziejaszkowi ze Spyro 1 i 3, ale tam już macham na to ręką. Trochę śmieszna koncepcja, ale no z drugiej strony, dobra. Nie ma, nie będę tutaj, jak to się mówi, nie będę tutaj złośliwy. Wiecie o co chodzi, śmiesznie trochę w każdym razie. Jedziemy z koksem. Lecimy dalej, nie śpimy. Nie możemy, kurde, stać w miejscu. Trochę śmieszny koncept z tymi chodzącymi wazonami. Tutaj też oczywiście dam plusik dla Enter the Dragonfly, ponieważ uważam, że jest to swego rodzaju coś nowego. Czegoś takiego nie widziałem, przynajmniej w Spyro dwójce... Trójce, jedynce, tak więc jak najbardziej plusik się należy. Tych tutaj nie pokonamy w ten sposób, szkoda. Myślałem, że damy jakoś radę. Damy, damy. Damy, no. No nie gada. Hey, it's Jordan. Wy to widzieliście? Ja spadłem na dół. Ja spadłem na dół i go uratowałem. Co jest grane? Help.
Następny portal widzę. Ja widzę! Następny portal! Buzię widzę w tym portalu. Idziemy tam! Hehehe! 42 klejnoty! Oh yeah! Speedway. No, od razu będzie mi... Dobra, no to mniej więcej znamy. No zobaczymy zresztą, co tam dokładnie będzie musi zrobić. Ale czyli teraz tak, będziemy mieli znowu dwie ważki do ogarnięcia. No to fajnie, to cztery ważki będziemy mieli już tutaj. Zobaczę mniej więcej, kto jest naszym przeciwnikiem. Co tutaj dokładnie trzeba zrobić. Choć no mówię, no te speedwaye to trochę słabo są ogarnięte, powiem wam szczerze, bo... Nie wiem, wydaje mi się, że dałoby się coś jeszcze oryginalnego tutaj do tych speedwayów dodać. Wielbłądy, dobra. Trochę czasu tu mamy, więc wydaje mi się, że może się uda za pierwszym razem zrobić te zadanko. Byłoby fajnie. Szkoda tylko, że ten czas się nie dodaje, tylko po prostu możemy ich sobie unicestwiać. A czas tutaj to trochę wyjebongo widzę ma. Te lampiony mnie bardzo śmierdzą tym, że trzeba będzie je zapalić. Dobra, ostatni. Oczywiście nie uda mi się wszystkiego za pierwszym razem zrobić, ponieważ nie ogarnąłem petardy. No ale... Cóż poradzę? O nie, tu u góry są jeszcze te downy. To ich trzeba będzie tylko ganić. Dobra, easy. To można cięcie zrobić, bo i tak mi się nie udało. Jak zwykle. Nie mogę za pierwszym razem robić speedwaya, bo po co? Bo po co? No i spoko, ogarnięte za trzecim razem. Nie, nie chcę powtarzać. Teraz wyścig nam został. No to znamy już, trzeba być pierwszym. Tam będziemy mogli boosta używać i atakowania. No, znamy to. Ale mniej więcej wam pokażę chociaż jedno okrążenie stąd, żeby nie... Oj, żeby nie przedłużać, bo te wszystkie wyścigi wyglądają tak samo. Zero jakichkolwiek zmian. Wystarczy, żeby być teraz tylko pierwszym. I tak będziemy latali wokół tej wyspy.
A co? Czemu? Czemu tak? Dobra, lecimy sobie tu. Lecimy tu, tu i tam. I zaraz będzie... Aha. I teraz będzie trzecie ten, znaczy trzecie, drugie okrążenie, prawda? Nie, teraz będzie drugie okrążenie. No. No więc już widzieliście całą tę mapę, więc teraz ZW. Yeah. Dawaj, dawaj, dawaj. Yes! Dobra, udało się. Trzeba było wymyślić jakąś, kurde, taktykę. Nie, nie chcę powtarzać. Spierdalajcie. Kogo uratowaliśmy teraz? Hey, it's Neo. Neocortex. Neocortex uratowany. Nice. Ja podziękuję, Sparks. Nie, nie, nie widzi mi się powrót tutaj, a przynajmniej nie tak prędko, tak więc nara. Dobra, wróciliśmy z powrotem. I teraz wracamy do właściwej części poziomu. O, znowu mamy ruszające się te klejnoty. Ile mamy w ogóle zrobionego poziomu? 64 ważki już mamy, wow. 226 na 700. 70% complete, czyli mamy 70% gry już zrobione. No to 2/3 gry mamy za sobą, jeszcze tylko ta 1/3. Wiedziałem, że się będziesz ruszać, gnojku. Ciekawe, czy tu Moneybugs będzie. Nie pamiętam, żeby on tu był, ale jestem po prostu tego niezmiernie ciekaw. Czy zaszczyci nas swoją obecnością ten, kurde... Yeah, mamy checkpoint. You know, if I could swim, I'd dive under that water and press the switch to open that door up there.
Unfortunately, I forgot my water wings again. Say, maybe you can do it. Okay. Watch out for the pool cleaner. To pozbieramy sobie tu klejnociki. A. Uciekający kolejny. Fragles. O, następny. Zaraz będziemy mieli 2 godziny nagrywania, tak więc trzeba będzie powoli kończyć zabawę. O, kluczyk, przyda nam się. Fajny taki kryształowy. Myślałem, że mogę się tam... Ej, już mogę pod wodę. LOL. Myślałem, że się utopię. Widzę, że pod wodą tutaj też mamy parę rzeczy. O, powciskamy, no. W sumie racja. Możemy powciskać tutaj te przyciski. Czemu by nie? O, użyć go. Przyda się. 38. W ogóle ta głowa Spyro, która się tak przez chwilę miała taki wyraz twarzy, to ona mi bardzo przypomina głowę Crasha z The Wrath of Cortex, kiedy tam mieliśmy poziomy w Atlasferze, albo mieliśmy poziom, gdzie lataliśmy tym, no, jakimś tam statkiem kosmicznym, i ta głowa Crasha się też tak poruszała i robiła też takie jakieś różne minki. Albo ewentualnie jak jeszcze mieliśmy w tej zbroi całej poziom. No tej wiecie jakiej. Paruwo! I znowu wchodzić na samą górę trzeba. Thank you.
Dobra, ile mamy tych klejnotów? Sorki, że ja się tak wyciszyłem. 425 na 700. Kurde. Wiecie co? Weźmy, zdobądźmy tak, nie wiem, blisko 500 i będziemy kończyć sesję, bo przyznam, że trochę zmęczony jestem. Ta gra bardzo szybko wyczerpuje ze mnie jakąkolwiek energię. No przepraszam, że tak jest, ale no niestety zmuszać się też nie mam zamiaru. O, 65. Martin Stankiewicz, widzę, że jest ratowany tutaj. No nieźle. Dawaj hotu, gnoju. No czemu tak do góry? Weźcie się uspokójcie. Zawsze mam jakieś takie dziwne wrażenie, jakby te klejnoty miały zaraz spaść na dół i bym mógł ich nie odzyskać. Z jakiegoś powodu, nie wiem czemu tak myślę, ale mam takie jakieś dziwne myśli. Co ten kurde przygłup chce? Hot, no. Porozmawiajmy. Aha. Trochę czas straciłem, gadając tym jego mościem.
Kurde, tyle tych klejnotów mamy pozbieranych, że szok. Tu jest chyba koniec poziomu już. Dosłownie. Typowo. Ile mam w ogóle klejnotów? Bo ja mówiłem, że tak do 500, a pewnie zaraz będę miał blisko końca. No! No to dobra, zbierzemy może te klejnoty, które mam tu gdzieś w zanadrzu i tyle, i najwyżej... Co ten OBS dzisiaj odwala? Co ten OBS odwala zamaniane dzisiaj? Super. Chciałem tu pozbierać właśnie. I teraz możemy tam u góry buszować. A, ogniska. Które są obok siebie swoją drogą. Fajnie, że taki challenge jest w trakcie poziomu z jednej strony, przynajmniej jest to coś takie typowo odmurzające. Natomiast... Właśnie, gdzie są pozostałe te dwa? No nie. Tam pewnie ostatnia dwójka była tych klejnotów. O Jezu, tutaj dopiero jestem. Nie no, trochę nam brakuje. Dobra, słuchajcie. Będę tu kończył, bo już nie chce mi się, prawdę mówiąc, jestem kurde zmachany tą grą. Ta gra to mnie psychicznie dosłownie wykańcza za każdym razem. Tak więc dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że w sposób ciekawy, informatywny prowadzę tę serię. Dajcie znać w sekcji komentarzy na dole, jak wam się podoba oglądanie tej serii. Czy wam w ogóle, jakie macie wspomnienia w ogóle z tymi poziomami, które teraz zrobiłem. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Zostawcie łapkę w górę lub w dół, jak się spodobało, bądź też i nie. Wpadajcie na Instagrama, gdyż jeżeli na YouTube nie będziecie mieli powiadomień, to na Instagramie bankowo będziecie mieli powiadomienia o nowych odcinkach i tak dalej. A na grupie na Facebooku oraz na Discord wszyscy się ze sobą integrujemy, informuję was o odcinkach, o live'ach i tak dalej, i tak dalej. Tak więc dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć. Nagrywałem to 10 listopada, teraz o 14:20. I ja stąd spadam. Na razie.